Tak, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, HDGP Michał Fus. Jesteśmy po 5 treningach, 10 dni przed rozpoczęciem lotów. Pierwszy lot konkursowy odbędzie się 14 w niedzielę. Gołębie są intensywnie teraz, moi drodzy, trenowane. Gołębie trenują dwa razy dziennie. Rano jest wywózka, zawsze na około 15-20 km. Tak je teraz wywożę. Dzisiaj było nawet troszkę dalej. Dzisiaj było w linii prostej około 18 km. Gołębie tak są trenowane. A teraz za niedługo będzie również obrót. Oczywiście teraz jeszcze nie puszczę gołąbków, ponieważ jest bardzo gorąco, więc one nawet jak je wypuszczę, to nawet nie chcą za bardzo latać, dlatego po prostu poczekam jeszcze troszkę z godzinkę, aż trochę zelży te słońce i później już będę puszczał gołębie na obrót. Pierwszy trening, moi drodzy, to była katastrofa. Kto oglądał, to wie. Po prostu nie wiadomo, czym to było do końca spowodowane. Straciłem 8 gołębi. Na dzień dzisiejszy mam 28 sztuk, 27, jednego gołębia nie mam z dzisiejszego treningu, także nie wiem, co się tam podziało. No, na razie czekam na tego gołąbka, myślę, że doleci, a póki co, moi drodzy, no to jest 27 sztuk. Dzisiaj tutaj gołębie po oblocie, po treningu porannym dostały karmę, dietę booster, tutaj z taką małą domieszką konopi, słonecznika łuskanego, żeby szybko zregenerować siły. Teraz po oblocie pół dawki, na wieczór pół dawki karmy również dietetycznej z lekką domieszką, oczywiście konopi i troszkę słonecznika. Tak to sobie wymyśliłem. Wiadomo, że są zwolennicy i są też przeciwnicy tego karmienia mojego. Będą, znajdą się na pewno. Tak to wygląda. Karma MDM, moi drodzy, dlatego że mój kontrahent nie zdążył ściągnąć dla mnie karmy dietetycznej. Proszę bardzo, karma booster. Tutaj mamy dietę. Dieta booster. Te karmy trochę się wyglądają tak samo, tylko tutaj jest, widzę, troszkę więcej takich drobnych płaskich nasionek. Nie wiem nawet, co to dokładnie jest, ciecierzyca czy coś takiego. Tutaj tego nie ma. Fasola mung tu jest z kolei. Także te karmy tak się prezentują. Gołębie dostają praktycznie tą karmę. Dodatkowo, moi drodzy, konopie. Tutaj mam zakupione. I oczywiście słonecznik łuskany, który ja również chętnie spożywam. Tak to wygląda. Jesteśmy przygotowani do tych lotów. Zapasy takie w postaci tych dwóch worków wystarczą mi w zupełności, ponieważ tam mam jeszcze w wiadrach karmę firmy Manitoba, która będzie podawana oczywiście po lotach już. I tak to wygląda, moi drodzy. Straty 8 gołębi. Straciłem właśnie jednego połowego gołąbka z tym moich Hermesów. Został mi jeden samczyk. No i tak to będzie wyglądało. Za chwileczkę otworzę gołębią w lot. Pójdziemy zobaczyć, jak wyjdą sobie na dach, ponieważ one od razu tutaj nie wystartują. Pierwsze to jest wyjście na dach, a później ewentualnie, jak im się chce, to latają. Jak nie, to nie. Ewentualnie jak spłoszy ich jastrząb, to też latają, a jak nie, to nie.
Nie ma u mnie jakichś wymuszanych treningów. Nie ma po prostu jakiejś, nie wiem, jakiejś flagi wywieszanej. Czegoś takiego nie robię. Nie zależy mi na tych lotach aż tak bardzo. Chociaż fajnie to rzutuje później na sprzedaż gołębi, bo na tym tutaj, moi drodzy, bazujemy. Potem wielu hodowców, jak widzi, że są wyniki, to od razu chcą kupić takie gołębie. A ja mogę wam powiedzieć, że te gołębie, czy mają wyniki, czy nie mają wyniki, jakościowo nie różnią się niczym, ponieważ to są te same gołębie, co w tamtym roku, które przyniosły mi wynik dosyć fajny, bo 22 pozycję w oddziale na młode przy ograniczonej ilości czasu, jaką posiadałem, ponieważ często było tak, że 5 dni w tygodniu pracowałem, po nawet po 16 godzin. Także ciężko pogodzić, moi drodzy, pasję, loty gołębi i pasję z pracą zawodową. A teraz jest to również ciężko, bo do tego, że jest praca zawodowa, której jest oczywiście troszkę mniej, ale dodatkowo doszło jeszcze ogarnianie tutaj gospodarstwa, kury, kaczki i tak dalej. No ale oczywiście ja nie narzekam, bo to tam też było wiele komentarzy, że fuz narzeka, że ma tak mało czasu, że cały czas narzekanie, marudzenie. Ja nie narzekam, ja po prostu was informuję, bo są ludzie, którzy chcieliby kupić gołębia za 50 zł, a ja za 50 zł gołębi nie będę sprzedawał. Co prawda wystawiłem na sklepie późne młode w cenie 50 zł, ale będzie to musiał być pakiet, minimum 5 gołębi. Pojedynczo nie będę wysyłał gołębi. Jak ktoś sobie zamówi jednego gołębia za 50 zł, to niestety, moi drodzy, ale to jest śmiech na sali. Także na pewno nie sprzedam. Jeżeli już, to gołębie zostaną u mnie. I jeżeli czas pozwoli i wyniki gołębi na lotach gołębi młodych będą dobre, to będziemy lotować gołębiami starymi. Naprawdę nie zależy mi aż tak bardzo na tej sprzedaży. Aczkolwiek jest to dla mnie bardzo śmieszne, moi drodzy, bo jest wielu hodowców, którzy napalają się, kupując gołębia od mistrzów jakichś tam super eleganckich, olimpijskich i tak dalej, mistrzów Polski za grube pieniądze. Potem okazuje się, że te gołębie nie lecą. A ja przytoczę stwierdzenie mojego kolegi, że nie sztuką jest posiadać renomowane, super, ekstra skrzypce Vivaldiego, ale trzeba też umieć na nich grać. Także jeżeli ktoś kupi gołębie za miliony, a nie potrafi nimi lotować, to niech sobie za przeproszeniem wsadzi te gołębie pip, pip, pip. Nie będę brzydko się wyrażał, bo film oglądają również też dzieci, młodzież, także nie będę tutaj brzydko się wyrażał. Ale taka jest, moi drodzy, prawda. Prawda jest taka, że ta sprzedaż od tych mistrzów i tak dalej, to jest według mnie też tak samo śmiech na sali. No ale nie o tym chciałem powiedzieć, nie o tym chciałem opowiadać, tylko o tym, że zostało 10 dni do lotów. Gołębie są moim zdaniem doskonale przygotowane. Na przykład z dzisiejszego treningu z odległości 18 km przyszły w 25 minut niecałe. Naraz przyszło 22 gołębie, siadły mi od razu na wlot, super odbiły się na zegar. Mógłbym to wam udowodnić, niestety zegar został skasowany, trening został skasowany, bo robię to codziennie, więc od razu na bieżąco kasuję ten trening w zegarze Unicon. Także tak to wygląda. I jutro kolejny trening, tak jak mówię, i znowu jutro około 20 km w linii prostej. Taki będzie dystans wypuszczenia tych moich obsreciuchów. Gołębie są naprawdę super. Zbierane, wybierane doskonale, dokładnie z gołębi kolegi Zenona Szymaniaka z Jeleni Góry i z moich gołębi
z moich gołębi już hodowanych u mnie, które wywodzą się z hodowli kolegi Zbigniewa, mojego bardzo dobrego kolegi z oddziału, który właściwie pomagał mi trochę w tamtym roku w lotowaniu, instruując mnie, jeżeli chodzi o kwestie karmienia tych obstrajczyków, żeby była, że tak powiem, dyscyplina. Ten gołąbek się dzisiaj spóźnił, jest na pierwszym planie, pokazuję go tutaj wam. Nie wiem, czy nawet nie jest tutaj walnięty gdzieś tutaj z przodu, go sobie musiałbym sobie go zobaczyć, ale nie będę go straszył. Tak widziałem, że ma taką jakby dziurkę, nie wiem, czy coś mu się tam robi. Pozwolę go sobie złapać i obejrzeć, moi drodzy. A tutaj zostawię gdzieś kamerę na boku. No, chcę go sobie zobaczyć. Nie bój się, nie bój, nie bój się, nie bój. Nie bój się, nie bój, nie bój, nie bój. Coś ma tutaj na szyi, tak? Tak jest, dokładnie. Miałem rację, został tutaj uderzony, albo po prostu gdzieś przywalił, albo jastrząb go tutaj trzasnął. Nie wiem, czy to widać. Widzicie, tutaj krwawi gołąbek. No cóż, będzie dochodził do siebie. Spóźnił się, dlatego też musiałem go przejrzeć. Także tak jak mówię, moi drodzy, 10 dni do pierwszego lotu konkursowego. No i zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje. Karmę już pokazywałem. Dodatkowo również są jeszcze suplementy zabezpieczające przed adeno, ale tutaj tego nie będę pokazywał, bo jest to tajemnica. Każdy ma swoje tajemnice, więc tego nie będę pokazywał. Może już to na kamerze było, może już było widać. W każdym razie nieistotne. Karma MN, dieta booster i dieta super dieta. Takie karmy są podawane u mnie. I tak, pójdę, wypuszczę te gołębie na oblot. Zobaczymy, jak one sobie wyjdą. Widziałem na zewnątrz. Zobaczymy, jak będą wychodziły. Jestem dzisiaj bardzo gorący, także się nie przestraszyć. Gołębie chętnie latają, nie mogę powiedzieć, że nie, raczej nie ma z tym problemu. Tak to wygląda. Wlot jest otwarty już. Wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy, jak powychodzą sobie na dach. Jakby ktoś był taki jeszcze ciekawy, to takie mam wyjście, moi drodzy, tutaj do mojego gołębnika na poddaszu, do gołębnika młodych gołębi. Takie schodki, wejście jest przez kurnik, dlatego zmieniane są regularnie oczywiście laczki. Wchodzę w innych, tak żeby to było wszystko sterylne i bezpieczne. Tutaj kogutek. Pasą się, jak widzicie, kurki. No, gołębie na razie widzę nie wychodzą. Chyba dostały dzisiaj w dupę mocno, bo nie chce się im wyjść. Tak to wygląda. Znajdujemy się na zewnątrz już. Gołębie, jak widzicie, niechętnie. Jest gorąco, wcale się nie dziwię. Mi też się nie chce nawet chodzić. Chociaż mam masę roboty, ale trochę przybastowałem z tą robotą, bo jest naprawdę bardzo gorąco. No, tam pasą się kury, jak widzicie. Mamy lękorny, mamy sonie, będą jajka. Kurki sobie chodzą, skubią to, co znajdą, to zjedzą z wolnego wybiegu. Jajka ekologiczne. Tutaj mamy kaczuszki też. Tak jak wspomniałem na początku, o, pięknie sobie tutaj siedzą w takim kojcu, zabezpieczone przed drapieżnikami i kurami, które też lubią je atakować. Mają pojnik, mają jedzenie.
panienkę do kąpieli. Tak to wygląda, moi drodzy, i czekamy, czy coś wyleci, czy nie wyleci. Przepraszam, jest suche powietrze, mam chrypę. Poczekamy, aż może coś wyleci z tego mojego gołębnika, jeśli w ogóle. W międzyczasie, jak gołębie nie wychodzą, to jednak wejdziemy, jeszcze zerkniemy do gołębnika rozpłodowego, ale może nie do środka, tylko przez wolierę. Mam kilka gołąbków, które mam wystawione na sklepie tutaj z tych młodych, a może wejdę do środka, żeby nie było, że coś ukrywam niesprzątane, żeby też znowu nie było pier titititit, że pies nie dba. Nie sprzątam w gołębniku rozpłodowym raz na pół roku. Po to jest ten ruszt. Pod siodełkami, moi drodzy, tam gdzie najczęściej gołębie robią kupę, jest karton, na którym jest wyścielana słoma lub siano. I tak to wygląda. Tutaj jest kilka łódków. Tutaj jeden, tam się chowią następne. Tu mamy łódeczka czarnego, tu mamy samiczkę akurat. Tu mamy młódki fajne. O, to są gołębie, które będą gołębie wystawione. Są w zasadzie na sklepie. Tu są kolejne młode, widzę. Zaraz sobie tutaj przyjrzymy się im, bo ja widzę, że trzeba będzie je powoli obrączkować. O, dokładnie. Trzeba będzie po prostu obrączkować już te młode, bo one już takie dorastające są. Tak to wygląda. Młodziki. Dobra, dobra. Nie ten. Nie panikuj, ojciec. To są gołębie z bikoksów. Bikoksy. Kurzy się strasznie. Uj. Tak to wygląda, moi drodzy. Tam gdzie nie gdzie. Tu są młódki fajne. Z wannuny. No, ale tak jak mówię, to nie jest temat dzisiaj sprzedażowy, tylko jest to temat gołębi młodych i przygotowania do lotów. A tu są kapitalne młode dwa. Jest tych młodych tutaj sporo, tutaj również się wychowują młode. Ale my wracamy na zewnątrz, może już tam coś wyleciało. Widzicie, tutaj też. Tutaj też zmieniam laczki. Te zostawiam, te ubieram. Tu jest taka wycieraczka, jakby ktoś chciał zerknąć, zawsze tutaj wycieram jeszcze dodatkowo buty. Musi tak być zrobione, ponieważ wszędzie są kury, które roznoszą kokcydia, różne inne choroby, bakterie. I tak to wygląda. No nic, gołębie nie za bardzo chcą wyjść, więc chyba dzisiaj nie nagramy oblotu. Ale tak jak mówię, tak to wygląda. Jeszcze się przejdziemy może po zagródce. Tak to jest, moi drodzy. No, no po prostu te treningi robię wywozy codziennie. 5 rano wstaję. Mam teraz trochę wolnego. O, tutaj pasą się, jak widzicie, kury. Jest ich ponad 100 sztuk. Tutaj jesteśmy na drugiej części. Perliczki też dają jajka, kapitalne jajka. Jajecznica z takich jajek jest bardzo zdrowa. Bardzo dużo białka tłuszczu. Jeżeli ktoś się zna na keto diecie, to będzie powinien wiedzieć, jaki dobroczynny wpływ to ma na zdrowie. Moja druga, kolejna, że tak powiem, plantacja mała fasoli szparagowej, fasoli takiej, co się pnie po płocie, jak widzicie. Tam mamy poletko nagietków, które suszymy osobiście, kapusta, borówki amerykańskie, które dopiero dorastają. Mój dom. Tak to wygląda. Pójdziemy. Jabłoń zebrana już cała.
tak zwana papierówka, kapitalne jabłka walają się wszędzie. Podnosimy. A on słyszy, że chyba gołębie wyleciały na zewnątrz. Pójdziemy zobaczyć. Będziemy to zbadać. Chyba tak, chyba wyfrunęły. Tak jest, wyfrunęły. To idziemy zobaczyć, bo na to czekaliśmy. Także tak jak mówię, moi drodzy, regularne treningi teraz codziennie. O proszę, wyszły sobie tam na dach. One oczywiście nie pójdą teraz w powietrze z tego względu, że jest ciepło. One teraz będą się wygrzewać. Jeżeli możecie zauważyć, to widać to, jak rozkładają skrzydła, wygrzewając się tam na dachu. O, tak to będzie wyglądało dzisiaj, ten oblot. Oczywiście one, wiadomo, one za jakiś czas się zerwą. Ja może przejdę z tej strony. One za jakiś czas się zerwą. Przeważnie jest tak, że gdzieś w okolicy, o, pięknie sobie wyszły. Gdzieś w okolicy często pojawia się jastrząb w pogoni. Nie złapał mi jeszcze żadnego gołębia. Nie wiem, mam może takie szczęście, albo jest to jakaś specyficzna natura tych moich gołębi, że bardzo, bardzo mało dają się, że tak powiem, złapać jastrzębiowi. Są szybkie, zwinne. No muszę wam powiedzieć, że w tym roku tylko jednego gołębia mi zjadł jastrząb. Albo jest to wybitny teren, wybitny rejon, w którym ten jastrząb tutaj nie bytuje za bardzo. Albo po prostu te gołębie są takie zajebiste. No ale tak to wygląda, moi drodzy. No, i tutaj wracając do tematu tego, ja wiem, że ten film to jest takie masło maślane, ale chciałem o tym opowiedzieć, że właśnie treningi odbywają się codziennie w odległości ponad 15 km, 18 dzisiaj dokładnie w linii prostej. Jutro postaram się pojechać troszkę dalej. Ewelina dzisiaj zatankowała samochód, którym wozimy zajaczka naszego. Drugi samochód stoi na placu, ale jest to samochód niezdatny do wożenia gołębi, ponieważ jest to kabriolet i po prostu nie da się tam włożyć gołębi, ale wozimy z sejczętem i jest dobrze i w zasadzie to chyba wystarczy do tego, żeby sobie troszkę potrenować te gołębie przed lotami. Karma, tak jak powiedziałem, karma super dieta podawana jest. Rano jest podawana super dieta w dawce pełnej, bez dodatków praktycznie, chociaż dzisiaj tam troszkę posypałem. Inaczej, po treningu gołębie dostają super dietę, czystą dietę. Wieczorem po oblocie, jeżeli jest to po locie, to wieczorem dostają pół dawki z diety booster i z domieszką konopi, tam powiedzmy 15% i słonecznika łuskanego. Dojdą jeszcze orzeszki, nie kupiłem, bo nie było, a orzeszki ziemne też są fajne, też bardzo fajnie regenerują, więc też będą dodane do tej diety, do tego zestawu. No i tak to jest, moi drodzy, o. I będą tak sobie siedzieć i nie odsuną, dopóki nie pojawi się jakiś straszek, który je przestraszy. Anteny mam zamontowane na zewnątrz, na wlotach. Pytałem się ostatnio na Facebooku, na forach, czy są skłonne zamoknąć. To już wiem z praktyki, że nie zamokną, bo lało tutaj jak z srebra. Strasznie lało i anteny mi nie zamokły. Działają, wszystko się odbija idealnie. Tak jak mówię, dzisiaj z tego treningu, który skasowałem niestety, bo mógłbym wam to pokazać, z 18 km gołębie przyszły w około 25 minut.
około 25 minut, taki był ich lot, z zegarkiem w ręku, że tak powiem, i przyszła cała grupa, 22 gołębie, odbiły się praktycznie w jednej minucie na antenę. Jak przyjechałem, to gołębie były już w środku, brakowało 6 gołębi, które doleciały za jakieś 4 minuty. I teraz niedawno doleciał ten jeden gołąbek, który był poraniony. I tak to wygląda. O, tutaj. Aruś! Aruś! Mój kot, który łowi myszy. Tak to jest, tak to wygląda. Fajna sprawa, moi drodzy. Jeżeli ktoś trzyma gołębie na wsi, polecam kota. Albo więcej kotów, my mamy 6 i nie ma ani szczurów, ani myszy. Ani kuna się nie pojawi. Także dobra rzecz. Jeżeli chodzi o zwierzynę taką, która powinna znajdować się na wsi. I tyle. Także to jest, moi drodzy, dzisiaj na tyle. Nie będę przedłużał. Jutro kolejny trening z około 20-25 km. Pojadę jutro troszkę dalej. I na tym zakończymy trenowanie w tym tygodniu, ponieważ już jutro jest piątek. Jutro nie idę do pracy, ale jutro przygotowujemy targ na sprzedaż, bo jeździmy na targi, także przygotowujemy targ na jutro, na sobotę, także jutro masę roboty, jutro dam im troszkę chyba odpocząć, to znaczy pojutrze, w sobotę gołębie już nie będą trenowane, jutro ostatni trening po prostu z wywózki. Sobota to będzie odpoczynek, niedziela prawdopodobnie też odpoczynek i zaczynamy od nowego tygodnia znowu wywózki i wtedy już troszkę znowu będę zwiększał dystans troszkę dalej, aczkolwiek wychodzę z założenia, że jest to jakieś takie dziwne przyzwyczajenie hodowców, żeby wozić te gołębie coraz dalej. Ja zaprzestanę chyba na odległości 50 km i z tej odległości będę woził do lotów. Tak to sobie zaplanowałem i zobaczymy, co z tego wyniknie. I nic, nie latają, połowy się kręci na wlocie, jak widzicie, taki niespokojny jakiś, może gdzieś coś zauważył, chodzi sobie tam. Ale latać się im za bardzo nie chce. Siedzą na dachu, jak widzicie. Jeszcze teraz pytanie, czy wszystkie w ogóle wyszły. Często jest tak, że 20 gołębi wychodzi, reszta gdzieś zostaje. No ale to siła wyższa, nic na to nie poradzimy. Ja nie wyganiam gołębi z gołębnika, moi drodzy. Nie gonię ich jakąś szmatą, kurwa, flagami i tak dalej. Bo nie jest to chyba potrzebne, moi drodzy, nie. Jest to głupota jakaś taka, trenowanie na flagę i tak dalej. Tak jak mówię, tego nie robię i jest naturalny trening. Oprócz oczywiście wywózki, bo wywózka, no to wiadomo, że to jest wymuszone. Gołębie muszą wylecieć i wrócić do domu, ale na oblotach tego nie robię. To tyle chyba, moi drodzy. Nie będę już męczył. Jeszcze ostatni rzut oka na kaczęta. Też. Nie reagują. A tam kury, które się pasą. Za półtora miesiąca będziemy mieli jajka. Zdrowe, swojskie jajuszka. Od kur z wolnego wybiegu. Kogut. Kogut. Co jest u ciebie? Co słychać? Pilnuję obejścia, żeby żadna kura nie przedostała się za siatkę. Tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, kończę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę udanego sezonu na lotach gołębi młodych. No i być może spotykamy się na relacji z pierwszego lotu, chyba że coś się wydarzy. Także to tyle. Pozdrawiam serdecznie.
i dobry lot.